Podcast NSM. Nowoczesna sprzedaż i marketing. Odcinek szósty. Cześć, nazywam się Szymon Negacz. Na co dzień jestem właścicielem Sellwise.pl. Firmy, która poprzez doradztwo i szkolenia pomaga w sprzedaży. Moją największą pasją, dookoła której zbudowałem swój zawód, jest sprzedaż i marketing w firmach B2B. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w moich podcastach często usłyszysz o nowoczesnych technologiach i o tym, jak ich używać w sprzedaży. Jeżeli w Twoim życiu zawodowym mierzysz się ze sprzedażą, ten podcast nie pozwoli ci się nudzić. Tytuł odcinka to, czy nastawienie w sprzedaży ma znaczenie. Cześć, witajcie. Dzisiaj jest już szósty odcinek podcastu Nowoczesna sprzedaż i marketing. To jest odcinek, który chciałbym, żeby trwał około 15 minut. Wynika to z tego, że od jednego z słuchaczy, nawet może nie słuchaczy, co potencjalnych słuchaczy, usłyszałem, że fajnie by było, gdyby na liście odcinków był jeden taki trochę krótszy, bo, no bo bez, bez tego generalnie każdy tam ten odcinek trwa minimalnie 30 minut i rzeczywiście trzeba mieć chwilę, żeby. Żeby go wysłuchać. Co więcej, w jakby w skrzydła tej myśli bije wiatr, który dodatkowo jest motywowany tym, że dzisiaj, kiedy nagrywam, teraz jest godzina 22.10, czyli dość późno i mniej więcej od godziny 9 rano przygotowuję się na szkolenie, które prowadzę. Zależy mi na tym, żeby to było naprawdę dobre szkolenie, więc krótko mówiąc, też jest mi bardzo po drodze. Aby ten podcast nie był zbyt długi, krótko mówiąc. Jednocześnie, mimo tego, że nie będzie zbyt długi, zależy mi na tym, żeby jak zawsze był możliwie treściwy. Więc przechodząc do sedna i nie przedłużając jak zawsze, mamy dzisiaj temat, czy nastawienie w sprzedaży ma znaczenie. To taki temat, który wydaje mi się, że jest bliski każdemu, kto kiedykolwiek kogokolwiek musiał czegokolwiek nauczyć. Mi się zdarza, a z nastawieniem mieć do czynienia najczęściej, najczęściej na szkoleniach, które osobiście prowadzę. To znaczy, bardzo łatwo jest mi wśród ludzi, którzy na szkolenie przyszli, wychwycić e, tych, którzy przyszli z nastawieniem takim, że wszystko to, co usłyszą, to brednie. <laughs> no, po prostu wchodzę, rozglądam się i widzę. To dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, porozmawiamy o tym, czy to nastawienie czy w ogóle nasze nastawienie i nasze myśli mają wpływ na poziom naszej sprzedaży? O sprzedaży mówi się, że to taka dyscyplina, która zbudowana jest z technik i konkretnych reguł. To znaczy, handlowiec, czy przedsiębiorca, czy menadżer powinien rozumieć, że. Yy, że sprzedaż to jest taki mechanizm, że to jest taka matematyka, że są w ogóle różne rodzaje sprzedaży i że w sprzedaży jest trochę o wartości dodanej, że tam obsługa gra jakąś rolę, że trzeba powiedzieć to, że trzeba umieć tamto, że trzeba klientowi dostarczyć jakąś informację na którymś etapie, że trzeba się z nim umówić, czasami trzeba z nim zawrzeć kontrakt. Generalnie, jeżeli miałbym nazwać sprzedaż jakąś dyscypliną, to ewidentnie jest to dyscyplina taka ścisła. Jak dla mnie, która ma rzeczywiście w miarę proste, określone zasady, które należy po prostu zwyczajnie przestrzegać. No i teraz ja, jako taki, powiedzmy, trener szkoleniowiec, konsultant, jestem naturalnie często zapraszany do takich procesów, w których ktoś w swojej firmie, najczęściej menadżer albo dyrektor albo właściciel, chce uzupełnić właśnie tę prostą wiedzę w swoim zespole albo w roli konsultanta, chce tą wiedzę wykorzystać do tego, żeby w jakiś sposób poprawić procesy w swojej firmie. No, i mogłoby się wydawać, że teraz ja, jako trener, jako konsultant, jestem zobowiązany do tego, żeby ten proces poprowadzić tak, żeby tą wiedzę przelać na drugą stronę. Teoretycznie, ja, jako firma, jako, jako ten człowiek, pobieram za to pieniądze. Mam tą wiedzę, oddaję ją drugiej stronie i druga strona dzięki temu zyskuje i zaczyna więcej zarabiać, i wszyscy są zadowoleni. Ja, dlatego, że zarobiłem, druga strona, dlatego, że zarobiła. No, w mojej branży to jest ewidentnie, ewidentnie win. Win. No i teraz. Hmm, proces brzmi dość łatwo. Natomiast gdyby to wszystko było takie proste, to. Mm, to by było zbyt prosto. Mm. <grych> Och, ale myśl. Jestem, sam jestem pod wrażeniem, naprawdę. Natomiast zmierzam do tego, że. Mm, niestety, albo stety, jako takie istoty, które chodzą po tej ziemi, zostaliśmy wyposażeni przez coś, co się nazywa mózgiem. No i teraz, e, co więcej. Ten nasz mózg a jakby kształtuje się od chyba ilość tam milionów czy miliardów lat. Wybaczcie, nie wiem. Na pewno dość długo się kształtuje. I to, co się z się, się nim wy, wy, wykształciło, to jest taka struktura, która w pewnym sensie ponoć przypomina cebulę. I teraz każda warstwa im dalej do zewnątrz cebuli, tym nowsza warstwa. W związku z tym w samym środku cebuli będzie taka najstarsza, prastara. Warstwa i ona się nazywa w naszym przypadku mózgiem gadzi. I ten mózg gadzi odpowiada za wiele takich naszych podświadomych działań, myśli, zachowań i tak To znaczy, jeżeli ja jako handlowiec przyzwyczaiłem się, że od razu klienta mówi o cenie, to to, że za każdym razem o tym mówię, mimo że nie powinienem, to właśnie mózg gadzi sprawia, że to robię. Jeżeli na, na, na przykład teraz porównując to do jakichś prostszych, bardziej życiowych przykładów, jeżeli wyjeżdżam tyłem z parkingu, to po pewnym czasie, po paru miesiącach, zwyczajnie to mój mózg gadzi kieruje tym, że ja wyjeżdżam z tego parkingu, nawet nie pamiętając, że wyjeżdżałem. W ogóle nie zwracam na to uwagi, mimo że kiedy uczyłem się jeździć autem, to był dla mnie poważny problem. No i to właśnie ten mózg gadzi też na sam koniec. Każdy, kto kiedykolwiek próbował wygrać z jakimś nawykiem, czytając książki i uzupełniając się merytorycznie, trafił na ten mózg gadzi właśnie, bo to też on przechowuje w sobie takie rzeczy jak wyzwalacze, czyli na przykład dla palacza takim wyzwalaczem może być jakaś stresująca sytuacja, i wtedy on wyzwalacz powoduje nawyk, i on sięga po ten papieros, nie do końca zastanawiając się, dlaczego po niego sięgnął. No i teraz patrzcie. Z jednej strony mówię o tym, że, yy, że fajnie jest używać wiedzy do zwiększania przychodów, a z drugiej strony mówię o mózgu gadzim, który wydaje się być kompletnie z tematem niezwiązany. No i jakby to powiedział popularny YouTuber, nic bardziej mylnego, ponieważ yy, często zdarza mi się obserwować na sali szkoleniowej taki proces, w którym wchodzę na tą salę, widzę, nie wiem, 10 osób albo 12 i. Od razu wiem, czy muszę o tym dzisiejszym temacie, o którym jest podcast, powiedzieć, bo doskonale widzę, że na sali wśród tych 12 osób są trzy, które nie muszą nic do mnie mówić. A ja już widzę, że one są negatywnie nastawione do, po, do pomysłu, do sprawy, do tego, że musiały w ogóle na tym szkoleniu się pojawić. No i słuchajcie, ja, jako trener, z jednej strony mógłbym to zostawić, prowadzić szkolenie dla pozostałych dziewięciu osób, które siedzą i rzeczywiście czekają na to, czego się dowiedzą. Natomiast zawsze próbuję tym ludziom pomóc i powiedzieć trosze, troszkę o tym nastawieniu, no bo przecież jesteśmy istotami myślącymi, możemy na niektóre rzeczy wpływać. No i teraz słuchajcie, wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby taki delikwent, który jest źle nastawiony do całej sprawy, przyszedł na to szkolenie i ja bym nic z tym nie zrobił. No to najprawdopodobniej jest tak, że ja jako trener, nie wiem, weźmy sobie taki mega trywialny przykład, typu, że warto robić cold call. -e. Tak po prostu. Handlowcy powinni uzupełniać lejek sprzedaży. Cold call jest jedną z metod prospectingu. No i teraz omawialiśmy metody prospectingu w firmie, która cold call nie używa. I, ee, I wyszło nam, że cold call będą w przypadku tej firmy świetnym pomysłem na Uzupełnienie dodatkowe przychodzących lidów. No i teraz, jeżeli ja, ja, jako ten uczestnik, jestem negatywnie nastawiony, to siedziałem, słuchałem o tych koltkolach, rzeczywiście wysłuchałem tego trenera. Trochę głupio gadał, ale, ale jakoś dałem radę. No i teraz e, menadżer ode mnie wymaga, żebym tych, tych, te koltkole testował, żebym coś tam z tymi koltkolami robił. No i biorę za tą słuchawkę, dzwonię, mówię tak jak trener mnie nauczył i klient nie jest zainteresowany, i mówię: Ha. Rację miałem do dupy, nie działa, więc dzwonię jeszcze drugi raz, sprawdzam, spróbuję jeszcze raz zastosować technikę bardzo mądrego trenera ze szkolenia Mówię, Ha, ha, nie działa znowu. Głupek jeden. Wszystko źle gadał, miałem rację, że to nie działa. Czyż nie kojarzycie tego z wielu różnych życiowych przypadków, bo na przykład, kiedy um, ja się nastawię na jakiegoś klienta, że jest problemowy, to od razu jakoś tak inaczej. Poprzez to nastawienie, te, te spotkanie prowadzę. Nie jestem ani wyluzowany, ani nie prowadzę go tak sympatycznie, jakbym prowadził, gdyby ten klient, gdybym się nie nastawił negatywnie do tego klienta. I co paradoksalne, ja właśnie tym swoim zachowaniem mogę wywołać to, że ten klient zacznie być problemowy. Co ciekawe. Albo z drugiej strony, wyobraźcie sobie, że handlowiec jest jakby nastawiony tak, że ten produkt, który sprzedaje jest albo za drogi, albo do kitu, albo cokolwiek, podstawcie sobie tej cokolwiek, co chcecie. I czy wyobrażacie sobie, że handlowiec, który jest gdzieś we wnętrzu negatywnie nastawiony do swojej firmy, do swojego produktu, do czegokolwiek, a propos tego produktu, do ceny, do czegokolwiek, naprawdę, czy on będzie w stanie rzeczywiście ten produkt sprzedać? Pewnie, że nie. On będzie szukał każdej okazji do tego, żeby podważyć to, że ten produkt, żeby jakby potwierdzić swoją prawdę, żeby potwierdzić swoją prawdę, która mówi o tym, że ten produkt jest do kitu, że ten produkt jest niesprzedawalny i na każdym kroku, bo tak działamy my ludzie, staramy się potwierdzać swoją własną prawdę. I teraz od tej prawdy zależy to, w jaki sposób będziemy działać. Jacek Walkiewicz, bo już ostatnio słyszałem chyba z dwa albo trzy wystąpienia, które do Jacka nawiązywały. Ja oczywiście bardzo lubię jego, jego występ z kamperem. Kto nie słyszał, temu serdecznie polecam. Jacek Walkiewicz. Jak piszecie Jacek Walkiewicz w YouTube'a, to na 100% wam wyskoczył, tam odpowiada historię o kamperze. Wspaniały człowiek dużo fajnych rzeczy na tym w czasie tego wystąpienia mówi, i jedna z nich świetnie pasuje do sprzedaży. Jacek Walkiewicz powiedział, żeby zapalać innych, samemu trzeba płonąć. I nie znam cytatu, który lepiej mówiłby o nastawieniu w przypadku sprzedaży. Jeżeli handlowiec sam nie płonie pasją, zainteresowaniem do tego, co robi, co sprzedaje, to po prostu tego nie sprzeda. Kropka. Bo żeby zapalać innych samemu trzeba płonąć, a handlowiec, który nie płonie będzie razem nie płonął z klientem. Będą tak sobie siedzieli i nie płonęli oboje. I nie ogień nie będzie miał się od czego zająć tak naprawdę. No i... Yy, hmm. Oczywiście ja zrozumiem, że jakby sama wiara i samo nastawienie jeszcze nic nikomu nie sprzedało, nie? no bo, bo, bo jakby zdaję sobie sprawę, sam mam biznes i to też nie robię tak, że wstaje rano. I mówię, ale się dobrze nastawiłem. Kurczę, tyle dzisiaj sprzedam, po czym leżę cały dzień? No jasna sprawa. Jeżeli jestem świetnie nastawiony i nic nie robię, to nic się nie wydarzy. Oczywiście znam wielu ludzi, którzy są świetnie nastawieni i tacy leżą, tacy nastawieni, przez całe życie tacy nastawieni leżą, że są wszystko super, wszystko super, ale nic nie jest super, no bo oni jeszcze nic nie zaczęli robić. No i, no i wyobraźcie sobie, że co się dzieje, jeżeli mm, ja trafiam w pewnym sensie na taką sytuację, w której w której to nastawienie po drugiej stronie albo go nie ma, albo ja nie potrafię go wywołać, być może nie umiem. No jest to problem, słuchajcie, bo teraz, gdyby wyobrazić sobie Przykłady tego negatywnego nastawienia na wielu różnych szczeblach organizacji, to one mogą wyniszczać często całe firmy, bo wyobraźcie sobie, że prezes na szczycie organizacji jest do niej negatywnie nastawiony. I ja uwierzcie mi, znam takich prezesów, którzy nie znoszą swojej własnej firmy z całego serca. Najchętniej by ją sprzedali, spalili czy cokolwiek, natomiast przez lata całe zostali uwiązani de facto w tej firmie, nie mogąc zbudować prawnej, wytrwałej. Czy dobrej struktury zarządczej, która byłaby w stanie zabrać z tego prezesa ten ciężar? I teraz wyobraźcie sobie taki prezes, który jest negatywnie nastawiony do swojej firmy. On znowuż podświadomie robi takie rzeczy, żeby okazało się, że ta firma jest zła, niedobra, okropna, ludzie za dużo biorą pieniędzy i generalnie wszystko jest do kitu. To taki prezes, który jest negatywnie nastawiony, może pożyć całą organizację. Ale schodząc o szczebel niżej, jeżeli mamy dyrektora sprzedaży, na przykład, który jest negatywnie do tego wszystkiego nastawiony, ten produkt to nie bardzo, ci ludzie tego denerwują, a tak w ogóle to jest daleko do tej pracy, nie? Jeżeli ten dyrektor jest negatywnie nastawiony, to znowuż, jeżeli ma w swoim dziale jakiś problem i on szuka pomocy, na przykład w takiej filmie jak moja, albo w jakiejkolwiek innej, albo nawet w książkach szuka tej pomocy. I on, szukając tej pomocy, próbuje w swój dział naprawić. To i tak, i tak każdą z tych rad, każdą z tych sugestii, każdy z tych pomysłów będzie wdrażał tak podświadomie, żeby na koniec się okazało, że to rzeczywiście nie działa. Tak po prostu. No i teraz, już do takiego najbardziej trywialnego przykładu, czyli tego o handlowcach. Handlowiec, który jest negatywnie nastawiony, po prostu nie sprzedaje. Tak po prostu. I teraz rada i dla menadżerów. I dla handlowców, bo to dla dwóch stron tak naprawdę. Jeżeli jesteś handlowcem i czujesz po wysłuchaniu tego podcastu, że twoje nastawienie do tego produktu, do tego co robisz, jest słabe i nie potrafisz w sobie wywołać motywacji, nie potrafisz zapłonąć, nie potrafisz odszukać pasji do tego co robisz, to zrezygnuj z tej pracy. Zrób to dla siebie i dla swojego pracodawcy. Spróbuj. Jeżeli Jesteś bardziej ambitny, być może znajdziesz jakiś trening mentalny, być może uda ci się nastawić do tej całej sprawy pozytywnie. Wtedy OK. A jeżeli jesteś z drugiej strony, jeżeli jesteś, jesteś menadżerem takiego handlowca i wyczuwasz, że jest taki problem, to się rozstań z tym handlowcem. Ja wiem, że to teraz brzmi brutalnie, i być może nie powinienem tak na podcaście mówić, ale rozstań się z tym handlowcem. Naturalnie daj mu szansę, spróbuj wywołać w nim ten ogień, spróbuj go zmotywować, zachowaj się jak prawdziwy menadżer, który właśnie takie rzeczy powinien wyłapywać, ale jeżeli mimo wszystko będziesz starał się i ci się nie uda, to musisz się z tym człowiekiem rozstać, bo ani on, ani ty. Nikt, nikt na tym nie zyska. On pewnego dnia i tak straci pracę, bo nie będzie miał wyników, a ty pewnego dnia też możesz przez to stracić pracę, bo twój dział nie będzie miał wyników. No i teraz, być może rada dla, dla prezesa albo dla menedżera również. Wydaje mi się, że jest coś takiego w tym naszym zarządzaniu firmami, że mamy wpływ na to, czy nasi ludzie płoną ogniem, czy nie, czy czują, że robią coś więcej, czy nie. Słuchajcie, ja mam takiego klienta, który to jest taka firma, która sprzedaje, sprzedaje takie produkty. Bo nie mogę powiedzieć jakie, bo od razu wszyscy podejrzą logo i będą widzieli na stronie. Która sprzedaje takie produkty, które są potrzebne w dość dużych ilościach, są, są małe, jednostkowe. I ma duży magazyn, ma tam dwadzieścia kilka oddziałów. W tych oddziałach pracują w miarę młodzi ludzie, tacy chłopacy, młodzi. I teraz słuchajcie, to jest tak, że wchodzę do tej firmy, do każdego, do jakiegokolwiek oddziału. Wchodzę i ci ludzie są tacy kurcze, siedzą i mówią: coś bym, coś bym porobił, nie? I szkolenie z taką ekipą jest genialne, bo wtedy przychodzi trener, podaje jakiś pomysł i oni mówią świetny pomysł, kurczę, i oni z tym swoim nastawieniem biorą ten pomysł i rzeźbią go tak, że powstaje z niego coś, czego ja nawet się nigdy nie spodziewałem. I jednocześnie mam również w swoim portfolio, może nawet nie portfolio, bo to, to akurat nie jest mój klient, tylko firma, którą znam, taką firmę, która po prostu jest taka nic nie działa, tak w ogóle to, to te metody generowania leadów, to, to nie, nie działają, myśmy o tym słyszeli, to w ogóle to też nie działa, a to nie w naszej branży, to jest w ogóle zły pomysł. Nie, 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 tego próbować nie będziemy. To jest fatalne i to jest fatalne. I ja te firmy nazywam takimi powolnymi umieralniami. I teraz, żeby nie kończyć bardzo negatywnie, bo obiecałem, że odcinek będzie krótki. Jeżeli jesteś menadżerem, zastanów się, jak możesz budzić prawdziwą pasję w swoich ludziach i jak możesz im w tym pomóc. Jeżeli jesteś prezesem, zastanów się, czy, czy jesteś w stanie pomóc w tym swoim menadżerom? Czy ty być może jesteś w stanie pokazać, jak sam płoniesz? Bo wtedy też zapalisz innych. A jeżeli jesteś handlowcem, to gwarantuję ci, jeżeli negatywnie nastawisz się do tego, co robisz, nie odniesiesz sukcesu. I jeżeli spróbujesz pozytywnie się nastawić i uwierzysz w to, że to, co robisz, ma sens, to wtedy masz szansę. I tym pozytywnym akcentem Podcast dobija do prawie 20 minut. Przepraszam was, nie wyrobiłem się w 15. Kończymy dzisiejszy szósty odcinek. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Zachęcam do subskrypcji na łamane łamanena NSM. Szymon Negacz, pozdrawiam. Do usłyszenia.